Dzisiejsze wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy uderzyły w siedzibę rosyjskich najeźdźców. W obwodzie zaporowskim, w tymczasowo okupowanym Enerhodarze, wysadzono siedzibę jednostki rosyjskiej gwardii. Przybył tam dron, poinformował wywiad obronny Ukrainy. Stwierdzono, że po zajęciu miasta wojska rosyjskie zajęły i przekształciły na swoje potrzeby budynek, w którym mieścił się lokalny oddział ukraińskiego banku. Dziś rano doszło tam do eksplozji. W jej wyniku ranni zostali pracownicy okupanta i zaparkowane na podwórzu samochody. W budynku wybuchł pożar. Na miejsce zdarzenia przybyły załogi straży pożarnej i karetki pogotowia. Obecnie trwa wyjaśnianie informacji na temat liczby zabitych i rannych. Wśród ludności cywilnej nie było ofiar ani rannych. Podano, że po serii eksplozji Rosjanie w trybie pilnym ewakuowali lokalną administrację cywilno-wojskową. Obecnie w Enerhodarze trwają inspekcje, a dostęp do internetu jest ograniczony. Wcześniej okazało się, że oficerowie wywiadu wojskowego i przedstawiciele ukraińskiego ruchu oporu przeprowadzili serię uderzeń przeciwko okupantom w obwodzie zaporowskim w Dniu Flagi i Dniu Niepodległości. Wywiad obronny Ukrainy wykazał również zamach bombowy na posterunek policji w Enerhodarze. Eksplozja miała miejsce w biurze komendanta. W biurze szefa policji doszło do potężnej eksplozji. W wyniku eksplozji ranny został naczelnik Wydziału Miejskiego, rosyjski pułkownik Paweł Waleriewicz Czsanow, jego zastępca DS, pracy operacyjnej, naczelnik Wydziału Śledczego, naczelnik Wydziału Dyżurnego i kierownicy kilku jednostek. Natychmiast po wybuchu zostali przewiezieni do miejscowego szpitala. Rosyjski atak na ukraińskie miasta Krzywy Róg i Połtawę. Wczoraj wieczorem rosyjscy okupanci wystrzelili dwa pociski kierowane z dwóch samolotów wojskowych z okupowanego obwodu chersońskiego w kierunku Krzywego Rogu, które zostały zniszczone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Jednak tylko połowa z czterech pocisków manewrujących kalibr wystrzelonych przez agresora z fregaty w pobliżu Feodozji została zestrzelona. Doszło do trafienia w cywilny obiekt przemysłowy. Służba prasowa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o tym w porannym podsumowaniu na swojej stronie na Facebooku. Szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Dmitrij Łunin powiedział, że wróg zniszczył zakład produkcyjny cywilnego przedsiębiorstwa przemysłowego. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne, a dwie zaginęły. Szef kancelarii prezydenta Andrii Jermak powiedział, że Rosjanie uderzyli w wioskę w obwodzie Myrhorod. Eksplozja spaliła olejarnię. Zginęły dwie osoby pracujące na nocnej zmianie, a pięć zostało rannych. Ukraińskie siły zbrojne posunęły się o kilometr w kierunku Wuledaru. Ostatnio linia frontu w pobliżu Wuledar rzadko pojawiała się w wiadomościach. Na przykład rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Pawlo Kowalczuk w swoim codziennym raporcie za ostatni dzień wspomniał tylko o ostrzale lotniczym i artyleryjskim rosyjskich okupantów w kierunku Ugledaru. Dziś po południu kanał Telegramu Operacyjnego Donbasu oświadczył, co następuje. Ugledarski odcinek frontu. Siły zbrojne Ukrainy przełamały obronę rosyjskich okupantów i posunęły się o kilometr w głąb w pobliżu wsi Szewczenko. Ukraińskie wojska zdobywają tereny na południe od Bachmutu. W ciągu ostatniego tygodnia ukraińscy obrońcy wyzwolili kilometr kwadratowy terytorium w sektorze Bachmut, w pobliżu Kliszczijówka, na południe od Bachmut. Łącznie jest to 44 km kwadratowe w ciągu lata. Wiceminister obrony Hanna Maliar powiedziała o tym między innymi w podsumowaniu sytuacji z ubiegłego tygodnia opublikowanym na jej kanale Telegram. Zaznaczyła również, że najeźdźcy stawiają desperacki opór i bezskutecznie próbują odzyskać utracone tereny w rejonach Orichowo-Wasyliwka na północ od Bachmutu i Kliszczijówka. Chcielibyśmy dodać, że żadna osada w tym rejonie frontu nie została wyzwolona w ciągu lata. Jednak Kliszczijówka i sąsiednia Andriiwka są częściowo kontrolowane przez ukraińskie siły zbrojne, podczas gdy reszta ich terytoriów znajduje się w szarej strefie, aktywne walki. Ukraińcy zniszczyli dwie rosyjskie stacje walki elektronicznej. Jednostki rakietowe i artyleryjskie sił obronnych Ukrainy zniszczyły wczoraj cztery stanowiska artyleryjskie, skład amunicji i dwa stanowiska walki elektronicznej rosyjskich okupantów. Poinformowało o tym Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie opublikowanym na oficjalnej stronie na Facebooku.
Z kolei deputowany i ochotnik frontowy Yuri powiedział, że ukraińscy obrońcy zniszczyli samobieżny system artyleryjski w obwodzie zaporoskim. Wideo zostało nakręcone z monitora bezzałogowego statku powietrznego, którego operatorzy znaleźli duży cel na pozycji strzeleckiej i dostosowali do niego celne uderzenie nieznaną bronią. Widoczne jest bezpośrednie trafienie.